Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 3. Dostaję wiele pytań od was, czy warto jeszcze kupować Forza Horizon 3 z uwagi na to, że jest Forza Horizon 4 za pasem, no i trójka jest już stara i raczej nie będzie aktualizowana. Ja wam powiem coś więcej, warto kupić nawet Forza Horizon 2. Bo tam też można się świetnie bawić. Zapraszam was na kolejny odcinek i zaczynamy od losowania samochodu, ale tym razem będziemy losować wśród moich aut, które już posiadam, będziemy losować auto, które przerobimy na drift. Także jedziemy, gdzieś tak mniej więcej od środka, zamykam oczy na 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Co? Ej, to nie może tak być. Odblokował, znaczy ten samochód ma premię do umiejętności drifterskich. No dobra, wylosowaliśmy, to jest samochód driftowy. Mieliśmy już samochody niedriftowe, które przerobiliśmy na driftowe i naprawdę zajebiście się nimi latało. Ten jest specjalnie do driftu, możemy do niego zainstalować, ja go już chyba nawet kiedyś przerabiałem, ale zrobiłem go do klasy S1, ma 900 punktów, więc taką ilość akurat, powiedzmy, do wyścigów w klasie S1. Być może zrobiłem go do właśnie ścigania się w tej klasie, a nie do driftu, więc można go spróbować przerobić. Ale dziwne, że akurat trafił się driftowy samochód. Będziemy mieli premię do umiejętności drifterskich. Może nam to pomóc wbić na jakiejś strefie maksymalną punktację. Jest to muscle car. Jest to samochód z silnikiem z przodu, z napędem na tył. I czuję, że jak go wymaksujemy, a taki mam zamiar. Dobrze, wymienimy sobie felgi na jakieś ciekawsze. Dajemy sobie coś takiego. Nie wiem, czy do tego muscle cara takie felgi pasują. A niech zostaną. Zwiększmy rozmiar. Tutaj jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, za dużo opcji do zmiany nie mamy chyba. Nie, jakiś tam zderzak, to pewnie spoiler jakiś tam. Zobaczcie. Ten spoilerek jest bardzo fajny, damy go sobie oczywiście. I w standardzie mamy coś takiego, no i jeszcze taki dodatkowy regulowany, jakby ktoś chciał. Ja akurat nie chcę. Możemy tutaj zrobić konwersję. To może jednak zostań. Może jednak zainstalujemy ten bodykit, co? Chociaż bez bodykitu też mi się podoba. Ale z bodykitem jest taki. Nie wiem, ciekawszy. Tylko zobaczcie, spadają nam staty. Ja myślę, że to dlatego, bo jakieś części. Tak nam się tutaj instalują. No dobra, spróbujmy. No i tak brzmi, tak brzmi ten samochód, no posłuchajcie. Okropnie, powiem wam, że naprawdę okropnie to brzmi. No i chyba będziemy musieli zmienić na silnik seryjny, albo jeszcze wrąbiemy V10, żeby sprawdzić. Jest jakiś Forzaton do ogarnięcia teraz, przed Forzą Horizon 4, jeszcze będziemy mogli sobie w trójce coś porobić, także znowu odpowiadam na wasze pytania, tak, warto sobie kupić Forzę Horizon 3, zwłaszcza jeśli gdzieś tam w necie ogarniecie sobie taniej. No bo to jest dobra gra i graficznie ona nie będzie odstawać od Forza Horizon 4, z tym, że w czwórce będziemy mieli oczywiście troszeczkę inną rozgrywkę, no troszeczkę bardziej bogatą niż w trójce może. Z tego wygląda, że tak to będzie wyglądać, no z tych gameplayów, o których jeszcze też powiem, z tych wszystkich zwiastunów, o których też jeszcze powiem. No ale wracajmy do trójki. Więc co, założę się, że 90% moich słuchaczy, moich widzów, no raczej nie będzie się cieszyć z takiego dźwięku Dodge'a Chargera, ale czy damy mu szansę na tym ustawieniu? Prawdę mówiąc, czuję to. On jest taki ciężki w tym sterowaniu teraz, brzmi okropnie i nie będę masturbował więcej moich uszu. Znaczy, to nie jest masturbacja, to jest masochizm czysty. To nie jest nic związane z przyjemnością. Dammit. Ale coś tam lata, nie? Coś tam leci, może dałbym radę go ogarnąć. Tutaj jeszcze zrobimy sobie może ten...
Zróbmy tak, spróbujmy trochę na tej 12, mimo tego okropnego dźwięku. Na statystyce pokazała się ciekawa opcja. Według szacunku ten samochód może maksymalnie jechać 475 km na godzinę. No i rozpędzamy się. 300. Dziwnie brzmi, Jezu. Jak stado pszczół. Ale w Fordzie Horizon 4 te dźwięki samochodów będą już poprawione, znacznie lepsze niż tutaj. Mam nadzieję, że V12 będą brzmieć jak V12. 410! I to tak lekko. Okej, jakoś to ogarnąłem, ale musiałem gaz całkowicie puścić. Szóstką trzeba go dusić, żeby w ogóle coś tu ogarnąć, jakikolwiek ślizg. Nie no, ładnie. 137 tysięcy. Czy ja pobiłem swój rekord? Nie, 139 miałem maksymalnie. Ale elegancko, poleciał jakoś, nie? Dał sobie radę. Mimo, że nie poszło mi jakoś najlepiej, w jednym miejscu bardzo zwolniłem, bo myślałem już, że przesteruję. Ja jestem teraz ciekawy innej rzeczy, bo wydaje mi się, że ten samochód może być jednym z najszybszych w ogóle, jakiekolwiek kiedy zrobiłem w grze. W sensie, jeśli chodzi o prędkość maksymalną. I zanim sobie zmienię z powrotem silnik na V8, to sprawdzę najpierw tą prędkość maksymalną, bo jestem strasznie ciekawy. A on przyspiesza jak szalony. Okej. Okay. Będziemy mieli tutaj ładną prostą. Spróbujemy osiągnąć jakąś ładną prędkość. O shit. Gaz. Tutaj powinno się udać. Duży ruch jest uliczny teraz. 360. Pasa nam nie starczy. No już wiem, że to nie jest najszybszy samochód, jaki kiedykolwiek zrobiłem, dlatego że radar mi tutaj pokazał 463 km na godzinę mojej prędkości maksymalnej, jaką kiedykolwiek osiągnąłem jadąc... O, widzicie teraz tutaj na dole. Także to na pewno nie jest najszybszy samochód, ale i tak jestem ciekawy, jaką prędkość tu osiągnie, bo niebotyczne 420 km na tym... No ciężko nim się rozpędzić. Powyżej tam... no 380 km na godzinę już tak ciężko się rozpędza, ale coś tam cały czas mu rośnie na tym budziku. Teraz to tak! Teraz to ładnie brzmi w końcu. V8 pod maską, seryjna, moi drodzy. Ulepszona oczywiście i teraz to my możemy driftować. Nie wiem, jakbyśmy driftowali w automacie normalnie. Mamy tu 8 biegów, więc jest to automat. No ale my sobie możemy w Forcie robić różne ciekawe rzeczy, między innymi ustawić automat tak, żeby driftował. Tak, więc co? Zrobiliśmy sobie piękną V8 do driftu i teraz jest to charge, teraz to brzmi, teraz to naprawdę brzmi tak, jak powinno brzmieć. Moi drodzy, fantastycznie, jedźmy sobie na jakąś strefę driftową. Poróbmy jakieś sztosy. Ja tak o, jeżdżę sobie nim trochę i powiem wam, że jest taki trochę ociężały w tym driftowaniu. Nie słucha się tak do końca. Nie jest zły, no mieliśmy gorsze samochody do driftowania, między innymi z silnikiem ustawionym centralnie. Te samochody są już totalnie, no trudne, bardzo trudne do driftu. Ale ten jest naprawdę, no taki przyjemniejszy. Z tym, że czuję, że ociężały delikatnie i trzeba się postarać. Z drugiej strony to, że jest ociężały, to też zawsze jest plusik, bo wydaje się być stabilny na tym zakręcie. I świetnie brzmi, kurczę, ten dźwięk jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Spróbujmy sobie myknąć tutaj delikatny zakręt. Nie no, dobra. Dobra, nie jest taki zły. Teraz ja Co? Jak on się tak wywrócił? Polatałem nim trochę teraz, próbując driftować. On jest taki, że dosyć szybko jakby kończy ten drift. Nie można zostać w nim tak w ślizgu bardzo długo.
jest taki nieprzewidywalny odrobinkę, ale z drugiej strony też, jeśli w dobry flow wejdziemy, to wydaje się taki stabilny podczas tego driftu. Taki delikatny kąt raczej może nim robić, niż taki mocny kąt przy dużej prędkości jest dość chyba ciężko. I właśnie on nie przesterowuje, ale też tak nie ciągnie tego driftu zbyt długo i jest ciężko w nim. Może zrobiłem jakiś zły tuning, albo zainstalowałem za szerokie opony z tyłu, bo coś tak czuję, że, no nie wiem, to dziwne mówić o samochodzie, który ma jakieś 700 koni mechanicznych obecnie, że ma mało mocy, przynajmniej tak czuję, może jest za ciężki, nie wiem, odciążony jest do maksa, wszystkie możliwe ulepszenia dla silniku seryjnego są zainstalowane, natomiast V8-ka wydawała się być bardziej zdatna do driftu, przepraszam, V12-ka, którą mieliśmy zainstalowaną poprzednio, wydawała się być bardziej zdatna do tego driftu. No, więcej mocy mieliśmy i to znacznie, a tutaj... A czy prowadzenie jego się nie zmieniło? No jest tak, takie samo, jest dość trudno, jest ciężko, ciężki się wydaje taki, ale właśnie... No co jest dziwne, to jest samochód, który powinien być wozem do driftu tutaj w Fordzie, bo ma te bonusy do driftu, prawda? A jednocześnie zrobić nim taki bardzo ładny ślizg, może powiedzmy, że jak teraz, w miarę mi wyszedł, jest ciężko. Okej, okay, spróbujmy jeszcze jedno podejście sobie zrobić do tej strefy driftowej. Ona jest trudna, ja wiem. Podejrzewam, że gdybym poszedł sobie na jakąś inną, to poszłoby mi lepiej, ale no, chcę osiągnąć jakiś tam wynik. I postaram się skupić. Ładnie to objechać. Ten ruch uliczny zabierz, człowieku. 63 tysiące. Nie wiem, na pewno tutaj ogarnąłem 112 tysięcy, ogarnąłem tutaj wynik, więc no nie ma co mówić w ogóle o jakimś fajnym drifcie, jeśli chodzi o punktację. Tutaj jest naprawdę dziwnie, on tak, no nie wiem, może spróbuję mu gorsze opony zainstalować, węższe. Driftowałem już wieloma samochodami i tego nie potrafię sobie ogarnąć. Nie wiem, co robię źle, może coś źle stunigowałem. Wygląda obłędnie, to malowanie jest świetne, zobaczcie, to jest malowanie driftowe. W ogóle za każdym razem, kiedy po dłuższym czasie nie gram w Fordze i wbiję sobie do tej gry, za każdym razem ta grafika mnie po prostu wow! Patrzeć na te samochody to jest czysta przyjemność, a jeszcze móc je tuningować, to działa tak płynnie, Tak? Coś tam wychodzi, ale naprawdę jest mi ciężko. Ja nie wiem, coś z nim chyba nie tak zrobiłem. I mam dla was nową zabawę. Jeszcze nie od przyszłego odcinka, ale od następnego odcinka driftowego w Fordzie Horizon 3. Od następnego, nie tego następnego, co teraz będzie, tylko jeszcze dalej. Będziemy głosować w komentarzach na samochód, który mam następny stuningować w Fordzie. Czyli nie będzie tak, że wybieram na ślepo jakiś samochód, tylko że piszecie komentarz i lajkujecie komentarz z danym samochodem. Komentarz, który będzie miał najwięcej lajków, jest pierwszy brany pod uwagę. Jeśli będzie to BMW i Seta, ja zamykam kanał, pierdzielę to, nie nagrywam już Forza Horizon 3 nigdy. Absolutnie. Ej, próbowałem przez 50 minut próbowałem ogarnąć ten samochód. Tyle trwa nagranie. I jakoś nieprzyjemnie mi się nim driftuje, mimo że jest to samochód driftowy. Moi drodzy, zostawiajcie łapy i subskrypcje na moim kanale, żeby było fantastycznie. No i fantastycznie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.